Tak było 2 lata temu. Tym razem będzie równie dobrze lub nawet lepiej. Po rocznej przerwie wraca do Zgorzelca Sound System Street Festival, czyli taneczna muzyka z pozytywnym przekazem. Sound System Street Festival 2021 po roku przerwy, oczywiście spowodowanej COVID-em, powracamy z tą piękną imprezą na główną ulicę pięknego miasta Zgorzelec. Formuła jest zbliżona do formuły poprzednich edycji w 2019 i 2018 roku, tak pięknie przyjętych przez jej uczestników. Instalujemy tutaj na Daszyńskiego 6 scen sound systemowych. Przez 8 godzin grać tu będą znane i mniej znane składy sound systemowe. Lista jest imponująca. Będą lokalni i dobrze znani tutaj artyści jak Kosmos Mega Sound System czy Jabba Dab, ale będą także gwiazdy. Na odcinku około kilometra ulicy Daszyńskiego, zamkniętej w tym dniu dla ruchu, prezentujemy 4 główne polskie sound systemy zjeżdżające do nas z różnych stron naszego kraju. Dubseed Sound System z Krakowa, Panda Dread Sound System z Trójmiasta, Rise Up Sound System ze świętego miasta Częstochowa oraz Jalav Sound System z Warszawy. Oprócz tego, jako że jesteśmy na granicy, docierają do nas 2 niemieckie ekipy, które już gościły również na Sound System Street Festival, czyli Eyrie Eyes oraz Lions Den z Berlina. Nowością w tym roku jest to, że po drugiej stronie mostu na Starówce instaluje się scena związana z klubem Basta, który w tym roku współpracuje oficjalnie z Sound System Street Festival, i tam również po północy, czyli po czasie, kiedy zamykamy nasze działania po polskiej stronie, odbywa się after party w klubie, który też zasłynął przez 27 lat istnienia, bo są to 27 urodziny Basty jednocześnie, zasłynął z wielu sound systemowych imprez, koncertów polskich wykonawców, reggae, dub i wielu innych. No i warto, oprócz tych ekip sound systemowych, warto również wspomnieć i powiedzieć o tym, że gościmy w tym roku wielkie gwiazdy. Po raz pierwszy dociera do nas DJ Perch, jeden z twórców kultury sound systemowej w Europie, jeden z twórców muzyki digital dub, związany z grupą Zion Train. On jest jakby takim głównym wykonawcą, głównym headlinerem tegorocznej edycji festiwalu. Docierają tak uznane marki jak łódzki Dread Squad czy Skunk Ranger z Olsztyna, wybitni polscy producenci związani z tego rodzaju muzyką, czyli z muzyką reggae, dub, etno, z tym wszystkim, przy czym lubimy na ulicy tańczyć. Większość wakacyjnych imprez w mieście, także i ta, może odbyć się dzięki wsparciu unijnemu. Sound System Street Festival to jest festiwal muzyki ulicznej na pograniczu polsko-niemieckim. Mamy ponad 18 tysięcy euro dofinansowania z środków Unii Europejskiej, z środków Interregu, z małych projektów, co też jest ważne, bo z tego projektu sporo pieniędzy dla Zgorzelca płynie i z tego się bardzo cieszę. Będziemy się bawić przy 85% wsparciu Unii Europejskiej, z czego się szczególnie cieszę, ale najważniejsze jest to, że sound system przyciąga mnóstwo młodych ludzi, ale i tych z tym PESEL-em już trochę starszym. Na sound system przychodzi mnóstwo naszych sąsiadów z Görlitz, bawimy się razem. Zgorzelec jest takim miejscem, gdzie wiele imprez jest wspólnych, to mnie bardzo cieszy to położenie, ale też i nastawienie mieszkańców takie międzynarodowe jest, myślę, już naszą kulturą, naszym przyzwyczajeniem. Jak dodaje burmistrz Zgorzelca, ostatnie 2 edycje pokazały, że wydarzenie przyciąga sporo fanów z całej Polski. Organizujemy w tym roku już 3. edycję. Myślę, że impreza bardzo się sprawdza. Co roku mnóstwo gości, to wiem, że z całej Polski specjalnie przyjeżdżają do nas, do Zgorzelca, żeby się bawić przy sound systemie. Myślę, że to jest zupełnie inny rodzaj muzyki, który mamy na co dzień, bo przecież tych imprez w Zgorzelcu mamy sporo. Mamy i teatry, i muzykę na żywo, na skwerze Popiełuszki. Sound system jest zupełnie inny, ale myślę, że to jest też fajne, że ludzie, którzy lubią takie inne, mocne rytmy, muzykę taneczną, bo przecież świetnie się wszyscy przy tej muzyce bawią, też mają coś dla siebie i też przyjeżdżają do Zgorzelca. Są
Sound System Street Festival rozpocznie się w najbliższą sobotę o godzinie 16. Zakończy się równo po północy. Wszystko odbywać się będzie na przedmieściu Nyskim.